Siema, tu Szakal z tej strony. Witam Cię na moim kanale i dzisiaj sobie porozmawiamy o planach awaryjnych. Jeśli coś planujesz, to czy planujesz od razu, że coś Ci nie wyjdzie? Albo od razu zabezpieczasz się dodatkowym planem awaryjnym? Czyli pytanie na dzisiaj jest, czy naprawdę niezbędny Ci jest plan awaryjny? A dlaczego się o to pytam? A dlatego, że jeśli masz plan awaryjny, to najprawdopodobniej nie odrobiłeś pracy domowej odpowiednio i nie wierzysz w 100% w swój plan A. Powiedzmy, że plan A to jest podstawowy plan, a plan B to jest plan awaryjny. Jeśli w plan A nie wierzysz w 100% i spędzasz czas nad planem B i zaczynasz w jakimś stopniu w niego wierzyć, może nie mówię od razu, że coraz bardziej, ale jakiś tam ułamek lub trochę większy procent, kilkanaście, masz i czujesz się z tym lepiej, bo jesteś bardziej przygotowany, tak uważasz, to co się dzieje z planem A? Przestajesz w niego wierzyć? To odpowiedz mi teraz na jedno pytanie, takie ostatnie już. Jak chcesz przekonać kogokolwiek do planu A, jak sam w niego nie wierzysz w 100%? I z tym pytaniem zostawię Cię na dzisiaj. Cześć, Szakal out.